El Audycja. Witam Was bardzo serdecznie w mojej drugiej El Audycji. Cieszę się, że tak ciepło przyjęliście nową formułę prezentowania polskiej muzyki elektronicznej na moim kanale. Muszę przyznać, że wiele pozytywnych reakcji w tak krótkim przedziale czasowym spowodowało, że chcę pokazywać wciąż więcej i więcej znakomitej polskiej elektroniki. Nasza rodzima muzyka elektroniczna jest niesamowicie żywa i różnorodna. Jest wielu wspaniałych artystów, którzy tworzą wielobarwny muzyczny pejzaż, jakże doskonały dla słuchacza. W dzisiejszej L-audycji zaprezentuję kilka utworów, które wielu już gdzieś słyszało, lecz w trochę innych wersjach. Przedstawiam zatem hasło przewodnie dzisiejszej L-audycji – covery. Tak, dzisiaj zaprezentuję tylko i wyłącznie utwory artystów przearanżowane i zagrane przez innych artystów. Nie będzie to standardowy synthesizer Greatest, do którego przyzwyczaił nas Ed Staring w latach 80. i 90. Covery, po które sięgnąłem, to dzieła artystów, którzy mają w swoim dorobku wręcz genialne utwory, albumy. Są znani i słuchani i popełnili również covery. Covery w ich wykonaniu to takie nowe spojrzenie na to, co siedzi gdzieś tam z tyłu głowy i nie pozwala zapomnieć, że był, jest taki utwór, który już trochę się przykurzył, ale nadal nieźle się trzyma. Zapraszam zatem w muzyczną podróż pod tytułem Covery. Mikołaj Hertel wydał album Polskie Jesienie. Z tegoż krążka zaczerpnąłem utwór skomponowany przez Henryka Warsa i w mistrzowski sposób przearanżowany przez autora albumu. Szanowni el-słuchacze, oto miłość ci wszystko wybaczy. Thank you.
Album ten obfituje w perełki polskiej muzyki. Kunszt, wyczucie, artyzm, wyobraźnia muzyczna pana Mikołaja powodują, że obojętnie nie da się przejść obok utworu, którego autorem jest Lucjan Kaszycki. Zapraszam do słuchania, ponieważ właśnie teraz przedstawiam wam, drodzy elfani, pamiętasz, była jesień. Thank you.
Marek Biliński album Maybe Plays World Hits zadedykował swojej żonie. Na kompaktowym dysku znajdują się utwory, które pan Marek zagrał po swojemu. Jest to kawał świetnej roboty i trzeba przyznać, że w każdym utworze da się po kilku taktach rozpoznać, że to właśnie pan Biliński go przearanżował i zagrał. Z tego albumu wybrałem dwa utwory. Pierwszy z nich to Wolkenriese, autorstwa Joachima Heinza Ehriga, używającego pseudonimu Erok. Zapraszam do słuchania.
Drugim utworem z tej płyty to Melissa. Autorem utworu jest Francis Lai. Na krążku są dwie wersje. Ja wybrałem dla Was wersję rytmiczną. Zapoznajcie się z nią, jest to propozycja godna uwagi. Grupą muzyczną, w którą zasłuchane były i nadal są miliony fanów, to Depeche Mode. Mają na koncie wiele świetnych kompozycji, które stały się międzynarodowymi hitami. Mają również na koncie wiele świetnych kompozycji, które nie stały się międzynarodowymi przebojami. Ale trzeba przyznać, że Depeche Mode odcisnęli piętno na szeroko rozumianym rynku muzycznym. Ich utwory były wykonywane na wszystkich długościach i szerokościach geograficznych, przez różnych artystów, amatorów i ludzi, którzy chcieli choć trochę dotknąć repertuaru grupy. W Polsce w 2009 roku ukazał się album poświęcony Depeche Mode.
grupa polskich artystów przearanżowała i wykonała utwory zespołu. Z tego albumu chciałbym przedstawić Wam Stripped, świetnie zagrany przez Vocoderion, czyli Aleksandrę Koszewską, ukrywającą się właśnie pod takim pseudonimem. Posłuchajcie. We'll be right back.
Innym artystą, który oddał hołd popularnym depeszom, jest Tomasz Gillett. Jako Space Project przekonstruował, muzycznie oczywiście, utwór Photographic. Zapraszam do słuchania jego wersji. Moim zdaniem jest świetna. The white house, a white room, the bro-
Cały album mógłbym zaprezentować w tym wydaniu L Audycji, gdyż świetnie wpisuje się w tematykę covery. Jednakże byłoby to zbyt proste. Dlatego też z tego krążka przedstawię Wam jeszcze tylko jeden utwór. Jest to The Things You Said, a wykonał go AM Samurai, czyli pan Marek Adamczyk. Zapraszam do słuchania.
Zapoczątkowany w latach 80. nurt Space Synth, wywodzący się z Italo Disco, zrobił na świecie prawdziwą furorę. W Polsce oczywiście też. Wpadająca w ucho linia melodyczna, mocny rytm oraz kosmiczne zabarwienie całości, samplowanym wokalem odpowiednio dozowanym, przyjęło się na całym świecie. Utwory grup Koto, Laser Dance, Proxyn były wykonywane bardzo chętnie i bardzo często. Ja nie zaprezentuję teraz coveru wyżej wymienionych grup, przedstawię natomiast inną perełkę w stylu Space. W Polsce w 2008 roku ukazał się album The Return of Space Raiders. Na krążku jest jedna kompozycja zagrana, przearanżowana 7 razy przez 7 różnych wykonawców. Ja wybrałem wersję, którą wykonał Galaxy Hunter. Oryginał jest pierwszym utworem na płycie, a skomponował ten utwór artysta ukrywający się pod pseudonimem Space Project, czyli Tomasz Giller. Zapraszam do słuchania. Oto Galaxy Hunter przed Wami.
Podróżując przez świat coverów, bardzo łatwo jest otrzeć się o, lub nawet zagłębić w, świecie wykreowanym przez operatorów maszyn 8- i 16-bitowych. Bardzo popularne w latach 80. i 90. komputery osobiste były właśnie 8- i 16-bitowe. Każda młoda obecnie 40 oraz każdy młody 40-latek pamiętają Atari, Commodore, Amigę, Amstrada czy ZX Spectrum. Na tych maszynach robione były wersje popularnych utworów muzycznych. Na różnego rodzaju demoscenach słychać było kawałki Żara, Vangelisa, Kraftwerk oraz innych. Obecnie bardzo popularnym w Polsce muzykiem obsługującym maszyny kilkunastobitowe to Jerzmiej. On postanowił sprowadzić do poziomu kilku bitów utwory, które chyba wszyscy fani Space Synth znają. Proszę Państwa, przedstawiam Wam Koto Megamix. We'll be right back.
Świetnie to zrobił. Ciekawa wersja, trochę surowa, ale z kilku bitów Jerzmiej potrafi wyciągnąć naprawdę wiele. Pozostajemy w sferze maszyn kilkubitowych, ale również zbliżamy się powoli do końca L-audycji. Dlatego teraz będzie... Bel wrzuta. Jako gość z zagranicy pojawi się u nas role model, czyli Johan Kotliński ze Sztokholmu, który wziął na warsztat utwór grupy Kraftwerk. Nie będzie to jednak demodel, który grany był miliony razy przez różnych muzyków na przestrzeni lat. Będzie to mała zagadka. Sami posłuchajcie. Showroom Dummies wybrzmiało już. Ja ze swej strony dziękuję Wam bardzo za uwagę. Myślę, że miło słuchało Wam się utworów, które gdzieś już słyszeliście w trochę zmienionych, a może w zupełnie zmienionych aranżacjach. Zapraszam na kolejną L-audycję, która ukaże się wkrótce. Fani spod znaku polskiej L-muzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.
Thank you and goodbye.